197 to Croydon Town Centre. Mówi, że jak mieszkałem tam kiedyś, nie? Kurwa, to nie było takiej jazdy, ja też byłem kozak, nie? Ale
mam kurwa z tego co ja tam oglądałem, no, oni kilka razy po prostu odmawiali nawet, żeby rozmawiać z tymi związkowcami, a tu się okazało, że firmy te przewoźniki te kurwa kolejowe, właściciele tych pociągów, oni dostają za każdy dzień strajku płacone od rządu, rozumiesz? A kto jest kurwa, że tak powiem, shareholder w tych firmach przewoźniczych? Rodziny kurwa to rysu. Oni specjalnie wypierdalają tym kolejarzom i tak dalej, żeby oni sobie tam poszli na strajk, bo oni tak dostaną kasę, ale nie muszą jej wydać, bo pociągi stoją. Rozumiesz? To jest dla nich kurwa win-win sytuacja. No ja tam nie wiem, no tak ci powiem, ale ja jakbym był kolejarzem, ja bym kurwa strajkował, jakby nie opisali płacy z roku na rok. Anneli, no, bo nie miałem pracy, no jakbym miał jak. Ale grupu, zobacz też, że słuchaj, kwalifikowałeś się na takiego kurwa kierowcy pociągu tamte lata i tak dalej, masz, nie wiem, 10-15 lat stażu. I na kogo ty się przekwalifikujesz? No pomyśl. Masz, no jesteś w tym wieku, co jesteś ostatni kurwa 20 lat spędziłeś na kolei. Na kogo ty się przekwalifikować? No ale na kogo chciałbyś się przekwalifikować? Postaw się w pozycji takiego kurwa kolejarza, który całe życie tylko pociągami się bawił i nawet nie wie jak to się kładzie. Thank you.
Data Center.
Center. Burnham Gardens.
197 to Croydon Town Centre. Station.